To jest telewizja w Polsce.pl i program Gwiazda w Polsce. Agnieszka Ponikiewska, witam serdecznie. A dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Kubą Kornackim, aktorem, reżyserem, nauczycielem, który teraz tworzy muzykę, słowa, występuje na scenie. Tylko że to są takie trochę suche słowa. Jakby pan sam odpowiedział na pytanie, kim jestem? Ojej, jestem poszukiwaczem. Jestem poszukiwaczem przygód. I od czasu do czasu, jak znajdę taką przygodę, która mnie naprawdę przeniknie na wskroś, to ją zapisuję, zamykam ją w taką szkatułę w formie piosenki, a czasem jakiegoś innego dziełka. Ale jednak życie jako przygoda to trochę za prosto brzmi, coś się pod tym musi kryć. Nie, to takie proste oczywiście nie jest, są po drodze różne wertepy do pokonania, różnorakie. Akurat dzisiaj widzimy się w przeddzień bardzo radosnego momentu, bo za chwilę już opuści drukarnię moja druga płyta autorska, Trzy sny. No i to jest bardzo przyjemny moment, ale po drodze trzeba było parę razy zaliczyć ostre podejście. Właśnie, jak mówimy o płycie, no to musimy powiedzieć o zespole, no bo Kuba Kornacki to nie jest osoba jednak, mimo wielu talentów, która zrobi wszystko sama. Absolutnie. Tylko jest pan liderem grupy Kanaan. To jest bardzo symboliczna nazwa, wieloznaczna, kraj obiecany. Tak, to jest z jednej strony wielka, wspaniała, cudowna obietnica, ale to jest też obietnica, której się nie dostaje tak na tacy, tylko trzeba walczyć o to, żeby się to zrealizowało. I to tak jest, że wy musicie walczyć w grupie? To jest ciągła walka. Dzisiaj myślę, że nie jest to dla nikogo tajemnicą, że czas dla artystów w Polsce nie jest łatwy. Sprzedaje się dużo mniej płyt, jest dużo łatwiej wyprodukować muzykę, ale przez to też no, trzeba czasem przejść przez dużo węższe gardło, żeby się gdzieś do zbiorowej świadomości dostać. Także jest i łatwiej, i trudniej równocześnie. A co do zespołu, skoro już pani poruszyła ten temat, no to rzeczywiście mam niesamowitą przyjemność i zaszczyt grać naprawdę ze znakomitymi muzykami. No właśnie, bo pan mówi, że Kanaan i przyjaciele, zawsze pan podkreśla, że to przyjaciele. A to często zespół to jest jakaś grupa ludzi, którzy tam ma jakiś swój cel, często się pewnie kłóci o muzykę, o koncerty, no każdy ma swoje życie. Panu się udało zebrać taką grupę, że naprawdę może pan tak z pełną odpowiedzialnością nazwać ich przyjaciółmi? No właśnie, to jest bardzo odważne i głębokie pytanie, bo co każdy rozumie pod słowem przyjaźń, to pewnie byśmy znaleźli sporo różnych definicji. Może zacznę od tego, że w ogóle dla mnie koncert zawsze jest okazją przede wszystkim do spotkania. Moja muzyka i tak zaczęła się od teatru, a teatr zaczął się dla mnie od spotkania. To znaczy zaczął się od tego, że dzięki temu, że jesteśmy w teatrze, mogę z widzami rozmawiać na tak intymne tematy, mogę dostać się tak głęboko przez oczy do serca, jakby nikt mnie nie dopuścił, gdyby to było spotkanie na ulicy z obcym człowiekiem. I teraz teatr można potraktować jako przestrzeń wywoływania skandalu, jako przestrzeń wspinania się po głowach różnych tam ludzi do sławy. No bywają właśnie, i tacy twórcy. Zdobywania popularności. Tak, można teatr potraktować jako przestrzeń, nie wiem, opowiadania o ważnych tematach, a można teatr potraktować jako przestrzeń do spotkania, do bardzo osobistego, intymnego spotkania. I chyba to mnie zawsze w teatrze najbardziej fascynowało. A dzisiaj też taką przestrzenią są właśnie koncerty, nie koncerty. Ja najbardziej lubię je nazywać spotkaniami. I ponieważ to jest dla mnie okazją do spotkania z widzem, no to najpierw musi być spotkanie z muzykiem i gdzieś jakaś synergia, która między nami się dzieje. No to już wyszło z naszej rozmowy to, że muzyka nie była pana pierwszym wyborem. Skończył pan krakowską szkołę teatralną, która się wydaje bardzo wymagającą, jest marzeniem wielu osób, i później pan z tego aktorstwa odszedł. To pewnie nie była łatwa decyzja i pewnie trzeba było do niej poważnie dojrzeć. Wie pani, ja sam z siebie się trochę nabijam, bo dzisiaj jak mnie ktoś pyta, czy nie brakuje ci teatru, to często odpowiadam tak, że nawet nie chodzę do teatru, bo niepijący alkoholik nie bywa na imprezach, na których podają wódkę. Więc rzadko dzisiaj odwiedzam teatr, bo to jest niesamowity narkotyk. To pewnie wiele osób powie, że dlatego pan nie chodzi do teatru, bo tego teatru tak brakuje.
Albo może pan czuje tutaj jakiś niedosyt. Rzeczywiście to jest też tak, że dzisiaj to, co do mnie najszybciej dociera z przekazów takich medialnych, to są niestety takie przypadki takich wykwitów teatralnych, które z kulturą mają coraz mniej wspólnego. I też dlatego trochę obawiam się nawet takiego powrotu do teatru gdzieś na etat, bo często bywa tak, że niektórzy twórcy kultury zapominają o kulturze osobistej. Czyli na pewno pan ze swojego życia wykreśla skandal i banał. Tak, tak, bardzo tego nie lubię. Uważam, że artysta, który posługuje się skandalem, gdzieś w gruncie rzeczy przyznaje się do jakiejś bezradności. Do tego, że bez szokowania, bez obrażania nie ma pomysłu na to, żeby dotrzeć do człowieka. I jestem bardzo nieufny wobec tego typu eksperymentów. Podejrzewam, nie wiem jak to jest, ale jednak aktor, żeby wyjść na scenę, no to musi troszeczkę... No musi mieć troszeczkę takiego narcyzmu w sobie, troszeczkę musi być egoistą, bo on się chce pokazać, prawda? Grać pierwsze skrzypce. No. W zespole, nawet jak się jest liderem, to czasem trzeba się usunąć, bo pierwsze miejsce gra, nie wiem, w danym momencie perkusista, basista, czasem to jest chórek. Czy ciężko jest zejść tak ze sceny i być częścią zespołu, takiego zespołu jak Kanaan, innego zespołu? Wie pani co, tak naprawdę to, co, jak już powiedziałem o spotkaniu, to też taką przestrzenią absolutnie fascynującą dla każdego zawodowego aktora, to jest też przestrzeń dialogu. Dialog polega na tym, nawet jeżeli jesteśmy nauczeni na pamięć naszych kwestii, że jeżeli jestem zawodowcem, to ja nigdy nie mogę być pewien, co się wydarzy. Znaczy zawsze muszę dialogować z partnerem tak, żeby to, co on mi mówi, było dla mnie absolutnym zaskoczeniem. I dopiero wtedy, kiedy jest to halsowanie, kiedy jest ta wspólna energia, to dopiero wtedy dzieje się coś naprawdę niezwykłego. I dla mnie też w teatrze nigdy wejście na scenę nie wiązało się z tym pragnieniem bycia gwiazdą, a chociaż dzisiejsza nazwa audycji właśnie to sugeruje, ale to było raczej poszukiwanie właśnie przygody, jakiejś takiej przejścia na drugą stronę lustra i przekonania się, jak tam jest. W takich czasach, że to się wydaje, że jeżeli my nie wychodzimy do przodu, nie jest ja na pierwszym miejscu, to nikt nas nie zauważy. Tylko wie pani co, no to jest też pytanie o to, co jest w człowieku najciekawsze, bo w momencie, kiedy on pragnie zostać dostrzeżony, to wtedy to chciejstwo. Ja nawet kiedyś oglądałem taki materiał z takim rodzeństwem nagranym i dziewczynka siedziała z klockami i coś sobie układała i to było fascynujące, jak ona kombinuje, a jej braciszek podchodził i machał do kamery z wielką chęcią, żeby być zauważonym i myślę sobie, mały, zjeżdżaj stąd, ja chcę tą małą, która jest zaciekawiona czymś. To jest dopiero ciekawe i myślę, że dzisiaj no nie wiem jak kto, ale dla mnie to, co jest fascynujące w dziennikarstwie, to na przykład wtedy, kiedy dziennikarz zaprasza gościa do programu, nie po to, żeby pokazać siebie, tylko bo jest zainteresowany tym, co ma gość do powiedzenia. Są takie programy, gdzie gość jest dopuszczony do głosu, bardzo mi miło, a są takie, gdzie bardzo trudno jest się przebić przez prowadzącego. No to prawda, tutaj sensacji nie szukamy, ale ja bym się chciała dowiedzieć, czy w takim razie tak pojmowany przez pana aktorstwo, jak pan opowiada, pomaga w śpiewaniu, w byciu na scenie bardzo, zespołem? Bardzo, bo to jest przede wszystkim, znaczy tak pojmowane aktorstwo przede wszystkim pomaga zawsze w wykonaniu piosenki zaczynać od tego, po co ja wychodzę na scenę? Chcę powiedzieć jakąś tajemnicę. Po co? Co chcę dać mojemu widzowi? Muzyka jest pewnym środkiem do, nawet jeżeli jest grana przez tak genialnych muzyków jak Czarek Paciorek, Grzesiek Nadolny, Maciek Afanasiew i reszta, mam nadzieję, że będę mógł jeszcze potem wymienić, to nawet jeśli to jest tak fantastyczne opakowanie, to sednem jest jakaś tajemnica, którą chcę zdradzić słuchaczom po to, żeby oni dostali jakąś właśnie coś więcej w pakiecie. A czy wykorzystasz? Aktorstwo pomaga zawsze pamiętać o tym, co jest celem. A czy wykorzystuje pan różne środki aktorskie, żeby pana koncert nie był tylko koncertem, ale spektaklem? Tak, i tu zresztą to jest wielowątkowe, bo kiedy jeden z moich takich najserdeczniej chyba zaprzyjaźnionych dziennikarzy, Michał Guzek, kiedy usłyszał pierwszy raz te piosenki, to podpowiedział mi, że właściwie to są tak bogate fabuły są w tych piosenkach, że żeby dzisiejszej widowni ułatwić podążanie za tymi fabułami, dobrze by było narysować te historie.
Ja namówiłem do współpracy moją siostrę, która jest świetnym grafikiem. Ona narysowała prawie 1000 ilustracji do tych piosenek, z których powstały animacje. I my na koncertach po pierwsze robimy też pokazy multimedialne, jeśli są technologiczne możliwości na scenie, to łączymy to właśnie z takimi projekcjami. To jest raz. Dwa, to jest też oczywiście cała warstwa wykonawcza, gdzie dosyć bogata ta materia literacka domaga się też jakiejś interpretacji aktorskiej, no więc to jest przestrzeń dla mnie, w której mogę się wyżyć. Ale też właśnie dialog pomiędzy poszczególnymi instrumentami, dialog pomiędzy muzyką a ciszą, to wszystko jest dialogiem. Te animacje zobaczymy w piosence Wojownik, której teraz posłuchamy, a za moment opowiemy o płycie Trzy sny i więcej o samym Wojowniku. Mały chłopiec lubił się zaszywać w kinie. Tak bardzo chciał zostać wielkim wojownikiem. Przesiadywał pod księżycem, o potędze roił sny. Siał panikę wśród złoczyńców, wciąż na nowo świat ratował. Aż po świt uciekał w noc. Marzył, że posiądzie moc, wobec której żaden strach nie ujdzie z życiem. Wciąż czekał dnia, aż urośnie duży tak, jak potężne widział w snach swoje odbicie. Uciekał w noc. Marzył, że posiądzie moc. Wciąż czekał dnia, gdy urośnie duży tak. Nie nosił żadnej broni, w jego oczach był ten spokój. Ocean, choć mały, tak wciąż przed wojownikiem stał. Wszystko, czego tak się bał, znikło bez śladu. Doczekał się, choć do pasa sięga mu. W jego oczach widział swoje odbicie. Choć mały, tak wciąż przed wojownikiem. Wszystko, czego tak się bał, znikło bez śladu. Doczekał się, choć do pasa sięga mu. W jego oczach widził swoje odbicie. Wojownik i Kuba Kornacki. Jest takie powiedzenie, że jeżeli chcemy rozśmieszyć Pana Boga, to możemy powiedzieć mu o swoich planach. To trochę historia też z tej piosenki, a czy historia Pana też? W tej piosence jest ukrytych kilka historii. To jest w ogóle wyjątkowa bardzo piosenka, nawet w ramach tego albumu. Albumu Trzy sny. Tak.
Chyba zacznę od tego, że jakby pierwszym takim impulsem do napisania tej piosenki była lektura książki Niebo istnieje naprawdę. Jednym z wątków tej książki jest historia ośmioletniej bodaj dziewczynki gruzińskiego pochodzenia, która widywała Pana Jezusa, chociaż nie miała pojęcia, kto to jest, bo wyrosła w ateistycznym domu. I po którymś takim spotkaniu z nim postanowiła go narysować. I kiedy w książce zobaczyłem reprodukcję tego portretu, byłem absolutnie oczarowany, ponieważ on w ogóle nie przypomina takich polukrowanych, świątobliwych wizerunków, nie. Wypranych z męskości. To jest prawdziwy samiec alfa, to jest wojownik, to jest ktoś, w kim na pewno kochały się tabuny kobiet. Jak ja go zobaczyłem, kto tak. fascynował naprawdę i też miał testosteron, tak, nie brakowało mu. I pod wpływem tego napisałem książkę, która piosenkę mówiącą o poszukiwaniu inspiracji do stawania się mężczyzną. Ale to nie jest koniec tej historii. Mianowicie, pisząc tą piosenkę, nie doczytałem tej historii, tej małej historii małej Gruzinki do końca. Mianowicie ta mała, rysując portret tego księcia pokoju, jak go zatytułowała, nie dokończyła, zatrzymała się na oczach. Nie potrafiła uchwycić tych oczu i po długiej pauzie jej mama zabrała ją na wycieczkę nad ocean. Mama spojrzała w ocean i mówi: już wiem, jak namalować mu oczy. A ja się o tym dowiedziałem długo po premierze tej piosenki i wtedy zdrętwiałem, bo przypomniałem sobie, że ten ocean jest w tej piosence. Więc gdzieś to jakimiś kanałami się przedostało. A to niesamowite, że pan teraz powiedział o męskości i o tym testosteronie, bo ja, nie znając pana, poznaliśmy się kilkanaście minut przed tym programem i słuchając tylko kilku piosenek, stwierdziłam, że dla pana i na koncertach, i w twórczości niezwykle ważny jest ten przekaz, że właśnie, że męskości, ojcostwa, nie tak jak teraz się lansuje panów, którzy... Nie wiem, chodzą do kosmetyczki, dbają o siebie i tylko właściwie ta zewnętrzność jest dla nich ważna. Dla pana w męskości zupełnie co innego jest ważne. Tutaj ogromne zasługi ma, zresztą też były aktor amerykański, John Eldridge, autor Dzikiego Serca, jeszcze paru innych potem pozycji książkowych, który pomógł mi właśnie na nowo uwierzyć w to, że to, co jest w męskości takie pierwotne, atawistyczne, takie sztampowe, stereotypowe, z czego już przez ileś dziesięcioleci różni luminarze kultury się nabijają i próbują to właśnie ośmieszać, że jest w tym coś pięknego, co zasługuje na szacunek. Ja zacząłem to odkurzać powoli, też w sobie odnajdywać sens. I też między innymi moja decyzja odejścia z teatru 10 lat temu. Michał Guzek, zresztą, który tu ciągle powraca przy okazji tej płyty, uzmysłowił mi, że właśnie jubileusz stuknął, jak już nie gram w teatrze. I jednym z bardzo ważnych powodów, żeby odejść z teatru, to była też potrzeba moich dzieci, które były wtedy małe, bardzo potrzebowały taty, a mnie prawie w ogóle nie było w domu. I dzisiaj mogę powiedzieć, że w jakiś sposób zbieram plon tej decyzji, bo rzeczywiście z dzieciakami jest fajna relacja. Na rozmowę o męskości i ojcostwie, a tak się zagadaliśmy, że zostało nam właściwie niecałe dwie minuty, żeby porozmawiać o płycie Trzy Sny, bo to płyta niezwykle, po to się spotkaliśmy, a nam prawie na to czasu zabrakło. Ta płyta będzie w sklepach lada dzień. Już za kilka dni dosłownie trafi do księgarni. Wydawcą jest edycja Świętego Pawła, z czego ogromnie się cieszę. Też chciałbym przy tej okazji podziękować wszystkim cudownym ludziom, którzy nam pomogli, bo stworzenie tak bogatego wydawnictwa, gdzie jest książka ilustrowana, jest płyta z muzyką, audio, jest płyta DVD z koncertu na żywo i jeszcze z dodatkami różnymi, bo myśmy mieli awarię w czasie koncertu i ta awaria to jest w ogóle najciekawsza rzecz na koncercie. I to jest nagrane i to jest pokazane. Więc żeby wyprodukować coś tak bogatego, potrzeba była pomoc wielu różnych ludzi. Internauci się składali. Pomogła nam między innymi też grupa Energa, nasz srebrny sponsor. Także bardzo się cieszymy z tego i dzięki temu rzeczywiście to będzie coś, co... Paru ludzi, jakim tylko opowiadałem o tym, to powtarzają zawsze to samo. Świetny materiał na prezent. Czyli teraz płyta w sklepach jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że raczej pod koniec przyszłego. Czyli tak, pod koniec marca. Dotrze do sklepów, pod koniec marca. Pewnie będą koncerty. I zapraszamy serdecznie na koncert premierowy, który odbędzie się w Warszawie w klubie Hybrydy. Bardzo dobra data na tego rodzaju premierę. Piątek 13. A najlepsza data, szczęśliwa Piątek 13 kwietnia, godzina 19.
Serdecznie zapraszamy do Hybryd. I tak jak tutaj rozmawialiśmy, to nie są tylko piosenki, tylko to jest spektakl. To jest rodzaj spektaklu na pewno. To jest spotkanie i to jest wspólne surfowanie. Darek Bugalski z Radiowej Trójki, który prowadził koncert prapremierowy, powiedział, że dla niego definicja udanego życia to jest sens plus endorfiny. Jak przesłuchał sobie ten materiał, powiedział, no i tu jest w dużym stężeniu jedno i drugie. Jak to będzie wyglądać, będziemy mieli okazję się przekonać i na koncercie, i słuchając płyty, i oglądając DVD z koncertu Kuby Kornackiego, grupy Kanaan. Trzy sny polecamy bardzo serdecznie. Ja dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszam na spotkanie z nami.